Siemaneczko, tutaj prezes. Prezes ma bardzo chore gardło. Za chwilę może kasłać. Będę próbował to wyciszać, żeby was ucho nie bolało. Co dzisiaj prezes robi? Prezentuję wam mapę. Mapa Fresburg. Mapa ta niemiecka. Przerobiona. Bardzo fajnie, bardzo ten. Zaraz was zupełnie poprowadzę. Tylko zobaczcie, co się stało mojemu koniowi. Mojemu koniowi odpieprzyło i on, kurde, udaje kota. Nie wiem, ty! Rudy! Siwy! Złaś! Znaczy Lana! Ty, on udaje kota. Ty nie jesteś kotem, ty jesteś koniem! Kot i kot. Kot i koń. Też na K. No, mu się popieprzyło. Nic, się nie patrz na mnie, tak? Tylko złaś. O, złaś, zeszedł. Więc tak jest. Co się rzuca? Pierwszy w oczy. Ładne. Ładny. Żona jest w tym samym miejscu co podstawowa. Na podstawowej mapie. Ale jest zmieniona tekstura ziemi, naszej ziemi. Tutaj zamiast jakiegoś tam asfaltu mamy jakieś takie niby płyty chodnikowe. Nie mamy na starcie niestety żadnych maszyn, ale mamy bardzo fajnie rozwiniętą, znaczy bardzo fajnie pobudowane, poprzerabiane, nie? Bardzo urokliwa ta jest. Możemy widzieć, jak widzicie tam, są już zwierzęta wokół farmy. Ja wam coś pokażę może z lotu ptaka. A jak zrobiłem wolną kamerę, jeżeli chcecie, znaczy wolną, kamera dzięki której mogę ja się unosić. Do góry i opadać, nie? Więc mapa wygląda mniej więcej tak. Nasze gospodarstwo. Do każdego z tego sobie podjedziemy i wam pokażę, nie? Mamy pole 2. Mamy. Nasze pola są zmniejszone kosztem tej farmy, ale mamy też pole 19 i 20, nie? Widzę, że te pola 2 można sobie ładnie połączyć, tak? Już dobrze, już opuszczam się. Nie spuszczam, tylko się opuszczam, żeby nie mylić wrażenia. Ten? Wrażenia, znaczy. I jedziemy. Oczywiście prezes ma specyficzne poczucie humoru, więc proszę brać to pod uwagę. Tu mamy też burka. Mamy duży silos taki na ten. Można by zauważyć, że wszędzie są takie kałuże. Kącie. Co się stało? O, zauważyłem. Mały błąd. Że jest tu mały. O, widzicie? Nawet nie widziałem, że jest tu mały błąd. Idę po innego konia. Ty kącie. Kącie popsuł. Widzicie? Przedstawiając wam, tego nie widziałem, bo ja chwilę na niej byłem. Chłopaki grają na multi na nim, na tej mapie. Więc nie wiem, czy tam im wywalał. Musimy się zapytać, czy mieli taki. Czy mieli oni tam takie błędy. Więc zobaczymy, czy ja drugim koniem przyjadę. Obok. Zobaczyć, czy to jest wina tego konia, czy wina. Prrr, dzwoni. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Zobaczcie przed tym. Bardzo mi się to podoba. Ten silos coś robi tak, że te konie się bugują. Widzicie? Coś robi. Silos robi jakiś błąd, że konie się bugują, więc. Z końmi do silosa nie podjeżdżamy, nie? Więc nie wiem, jak z innymi maszynami. Nie wiem, czy to jest tylko wina konia tego siwego. Chociaż to nie ma różnicy. Dobra. Nie jedziemy już do
tego mięsa, tak? Mówię, tam końmi nie jeździ, nie jeździmy. Więc mamy tutaj wszystkie zwierzęta na gospodzie, tak? Są krowy. Wiesz, nie będę wam krów pokazywał, więc. Nie będę pokazywał, tak? Nie będę mówił, że kto krowa, taka i taka. To oczywiście jest safe, jest gry pokazane na to, znaczy wczytany, zrobiony, żeby wam tylko pokazać, tak? Jak to wygląda tutaj. Powiem wam, bardzo śliczna mapa. Polecam nią. Gdybym nie rozpoczął kampanii na tej amerykańskiej, tak? To zapewnie tu bym grał. Więc może ja wam, może ja też do was podejmę decyzję, wy mi pomożecie, czy zostać na tej amerykańskiej, czy tutaj prowadzić kampanię swoją na europejskiej, na tej. Jak uważacie, jak myślicie? Co wy myślicie lepiej? Abyście mogli mi... Nie, inaczej, co wy byście chcieli mnie zobaczyć, tam czy tu? Więc owce mamy. Mamy ładne zadrzewione tereny. Ładne zadrzewione, ale ja tłumaczę, ja pierdzielę. Powiem wam resztę rzeczy, czyli jak zmiana sklepu, zmiana tych wszystkich punktów sprzedaży została bez zmian. Jest tak samo, tak? Tylko tu ta główna farma się tak ładnie zmieniła, tak? Powiem wam, te kałuże, ta woda w tym dodaje tej mapie takiego uroku, tak? Zobaczcie, powiecie, że nie. Te kamienie, to wszystko. Nie wiem, jak to aut... Tak, powiem wam, to jest też taka mapa dla takich, którzy... nie mają pomysłu na swoją... rozbudowę swojej mapy, nie? Więc... używając tej mapy, mamy już swoje gospodarstwo, tak? Tylko wiemy, że... Tylko i co? To jest safe, łatwy. Ten najprostszy, najprostszy, tak? Ten pierwszy, tak? Przy włączeniu drugiego zapisu, nie? Nie mamy budynku, nie? Więc to i tak, jak na początek, troszkę mógłby się autor postarać. Jeden minus tego. Że oprócz tych dużych tej dużej gospodarki, tak? Ze wszystkimi budynkami, nie mamy ani jednego pojazdu oprócz pociągu, tak? Więc to jedyny minus tej mapy, tak? Tak jest. Ale zrobienie, wykonanie, wszystko na plus, tak? No. Jeszcze wam pokażę raz z góry i na tym zakończę naszą prezentację, nie? O. Tak wygląda na nasze gospodarko. Silos to jest chyba... I co? Ja, i silos jest zmieniony. To co ja widzę. Już mówię? Dobrze mówię, silos jest zmieniony, bo silos był inny, a to jest inny. I zobaczcie. Można tą gospodarkę rozwinąć. Zobaczcie, ta sama gospodarka, zupełnie inny klimat, tak? Jak można, tak naprawdę, na ile sposobów tą jedyną gospodarkę w 19 można rozwinąć, tak? Więc zapraszam do lajkowania, oceniania i komentowania tego filmu. I przepraszam jeszcze raz za swoją wymowę, ponieważ chcę 30 rzeczy na raz powiedzieć i nieraz sam się gubię ze swoimi myślami, nie? No. Więc do zobaczenia, do następnego razu, trzymajcie się, bajo.